Dzień dobry w moim studiu. Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Panie starosta, co to się w ogóle zadziało na sesji Rady Powiatu ostatniej? Dlaczego pan zrezygnował z wynagrodzenia? No, była to kolejna sesja naszego samorządu, gdzie radni podjęli decyzję o tym, że nadal mam pełnić funkcję starosty Płockiego. Dlatego to właśnie na tej sesji postanowiłem wrócić do tematu, o którym tak naprawdę mówiłem na samym początku kadencji, czyli tego, że w mojej ocenie czy odczuciu, tak naprawdę ta funkcja starosty to nie jest tylko bycie urzędnikiem, ale bardziej menedżerem samorządowym czy nawet społecznikiem. I chciałem to zrobić w kontekście takiego tematu, który bardzo osobiście też traktuję, ale również jako samorządowcy dość długo nad nim pracujemy, czyli. Mam tu na myśli kwestię budowy szkoły specjalnej w Goślicach, gdzie obecnie jest to stary, wyeksploatowany budynek i potrzeba nowej szkoły jest no, absolutnym priorytetem. Jest to dość duże przedsięwzięcie, na które nie jest łatwo znaleźć środki zewnętrzne, dlatego właśnie w tym miejscu, już po tej decyzji radnych, że mam nadal być starostą, podjąłem ten temat, a dlatego w tym momencie, bo nie chciałem, żeby to wcześniej było w jakikolwiek sposób łączone, czy nawet no, yy, używane przy tej kwestii odwołania starosty, czy też nie. Rada podjęła funkcję, że, yy, decyzję, że nadal mam pełnić yy, tą rolę, dlatego zaproponowałem, że swoje wynagrodzenie, wynagrodzenie starosty przeznaczę, comiesięczne przeznaczę na zaprojektowanie yy, tej szkoły. Yy, robimy w chwili obecnej taki wycenę, rozeznanie, ile ten projekt może kosztować. Ja sobie zdaję sprawę, że to może być nawet kilkaset tysięcy yy, złotych. Natomiast no, taką deklarację złożyłem i chciałbym, e, chciałbym e, to zrobić. E, pod, powiem pani redaktor też to, że od wielu miesięcy mam okazję m, być wolontariuszem w Kraszewie, w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej, gdzie pracuję z najbardziej potrzebującymi pomocy dzieciakami i to mi też tak uświadomiło, jak jest ogromna potrzeba tego, aby na terenie powiatu płockiego powstała taka nowoczesna e, placówka, która tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom Czyli dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami będzie pomagała, ale też chciałem dzięki tej decyzji, czy poprzez tą decyzję w pewien sposób zrehabilitować się wobec społeczeństwa, bo ja zawsze podkreślałem, że deklaruję swoją ciężką pracę na rzecz ziemi płockiej, na rzecz mieszkańców, a to, że pełnię tę funkcję starosty jest dla mnie okazją do takiej rehabilitacji za tą całą sytuację, do której doszło ponad rok temu. I mam nadzieję, że ta moja ciężka praca będzie okazją do tego, żeby tą taką Ciemną plamę z mojego zawodowego i prywatnego życiorysu zmazać. Mhm. To sprecyzujmy jeszcze, bo to tak w tym pierwszym komunikacie prasowym mnie bardzo mocno nie wybrzmiało. Przeznacza pan. Pensję swoją konkretnie na stworzenie projektu, a nie rezygnuje Pan z pensji na zawsze. Przeznaczam swoją pensję, co-miesięczną pensję na zaprojektowanie tej szkoły, tak jak podkreśliłem przed chwilą, może to być kilkaset tysięcy złotych, zobaczymy, jaka będzie to kwota. Bez względu na to, ile to będzie taką pensję przeznaczam na ten cel. Mm -hmm. No to nie da się uniknąć pytania, z czego będzie pan żył? Panie redaktor, ja pracuję w samorządzie. Chyba już około 20 lat, i e, zawsze podkreślałem. I ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że tak naprawdę ta działalność samorządowa jest, jest dla mnie taką moją ogromną życiową e, pasją i zawsze traktowałem ją bardziej jako służbę e, dla mieszkańców. Mm, I też e, moi najbliżsi wiedzą, że dużą część tej mojej pensji, jaką do tej pory otrzymywałem, to też. Przekazywałem na różnego rodzaju cele i aktywności naszych mieszkańców w terenie. Natomiast jeżeli chodzi o moje dotychczasowe zarobki, to też od wielu lat, i to jest też takie jakby jawne, oczywiste i nigdy tego nie ukrywałem, posiadam uprawnienia do aktywności w spółkach prawa handlowego i z tych uprawnień korzystam, co nigdy nie było, czy też nie jest. W żaden sposób w kolizji w moją, z moją działalnością samorządową i to też jest dla mnie źródło dochodu. To już kończąc ten temat, nawiążę tylko do komentarzy, które bardzo często pojawiają się u nas pod artykułami dotyczącymi Pana działalności. Niektórzy twierdzą są przekonani, że jest pan bezkarny, że sprawa pana została, nie wiem, umorzona, zamieciona pod dywan. Jak to faktycznie wygląda, bowiem że tak e, oczywiście nie jest, na jakim etapie to jest obecnie? Zdecydowanie ta sprawa się nie zakończyła, ona trwa. Jest na etapie e, apelacji e, i z pokorą przyjmę ten wyrok sądu prawomocny, który na końcu tych działań prawnych, sądowych zapadnie i jak każdy który no, dopuścił się e, takiego czynu, takiej sytuacji, poniosę pewne, pełne prawne konsekwencje tego, co się zadziało. Natomiast e, uważam, że jest e, wiele jeszcze takich elementów, które do dzisiaj mi nie dają spokoju, czy też e, nie wyjaśniają mi całej tej sprawy. Całego tego zajścia, dlatego jest ten um, etap apelacji. Natomiast tu czekam na rozstrzygnięcie sądowe i y, na końcu drogi, oczywiście, jak y, zobaczymy, jaka będzie decyzja sądu, natomiast y, y, przyjmę wszelkie konsekwencje y, decyzji sądowej, tego prawomocnego y, wyroku. To wracamy już do spraw powiatu. Tutaj wiem od dyrektora polskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasza Kominka, że byliście niedawno na spotkaniu u ministra infrastruktury. Pan Kominek zdradził nam niewiele, więc może od Pana uda mi się trochę więcej wyciągnąć. O czym rozmawialiście? Panie redaktor, myślę, że dla nas, dla samorządowców z Płocka, z powiatu płockiego, jak również dla mieszkańców naszego subregionu, no kwestie wykluczenia komunikacyjnego są najważniejszymi. Dlatego wspólnie z dyrektorem Tomaszem Kominkiem, wspólnie z wiceprezydentem Piotrem Dyśkiewiczem, mieliśmy okazję w ostatnim czasie wziąć udział w takim spotkaniu z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Było to spotkanie, które zorganizował wicemarszałek sejmu Piotr Zgorzelski. I rozmawialiśmy oczywiście o tym wykluczeniu komunikacyjnym naszego regionu. Jak również rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest jak najszybsza realizacja inwestycji dotyczącej budowy S10. Bo wiemy doskonale, że jest to temat, który powraca co ileś lat co, zbory, co wybory powraca i, i, i potem się dowiadujemy, że znowu za 10 lat ta droga może powstać. Natomiast my chcieliśmy z panem ministrem pewne rzeczy uszczegółowić, omówić przedstawić pewne propozycje. Pan minister przeszedł do tego, podszedł do tego bardzo tak, w sposób otwarty. Dlatego myślę, że w najbliższych dniach będą kolejne spotkania już na takiego zespołu roboczego, gdzie będziemy mogli zawalczyć, bo o tym rozmawialiśmy. O to, aby w dokumentach strategicznych do, dotyczących hmm, poziomu rządowego, obejmujących budowę, plany budowy najważniejszych dróg hmm, na terenie naszego kraju, hmm, została wpisana stricte jako jedna z najważniejszych inwestycji budowa drogi S10, właśnie na odcinku Płock, hmm, obwodnica aglomeracji Warszawy o to nam chodzi i o to zabiegamy. W naszej ocenie to tak jakby na stałe, tak jakby wpisze w te najważniejsze plany, najbliższe, jeżeli chodzi o różne inwestycje rządowe, właśnie budowę tej S10. Równolegle jesteśmy w kontakcie cały czas z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z Bydgoszczy, bo to akurat ten oddział Gdaki zajmuje się projektowaniem S10. Po to jesteśmy w tym kontakcie, aby ustalać Harmonogram najbliższych działań, ponieważ wiemy, że do tej pory były prowadzone konsultacje, były określone trzy różne warianty tej S10 na terenie powiatu płockiego. Natomiast też mamy uzyskane takie informacje, że na początku przyszłego roku powinna się rozpocząć procedura środowiskowa. A przy procedurze środowiskowej powinna być już określona konkretna mm, trasa. Przyszła S10 i na tym nam też zależy, aby być w stałym kontakcie z Gdaką i tak naprawdę też wszelkiego rodzaju sygnały, jakie do nas docierają od mieszkańców, starać się wyjaśniać, omawiać, tak aby ta inwestycja powstała jak najszybciej, aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, ale też w taki sposób, który by tak naprawdę nie kolidował z tym zagospodarowaniem przestrzennym, jaki został zbudowany, powstał, istnieje, funkcjonuje w powiecie polskim, bo to też też mogą być wiele takie, wie, wiele może to być różnych indywidualnych problemów, indywidualnych tak naprawdę trage, tragedii, jeżeli by to kolidowało z domami, z przedsiębiorstwami, z gospodarstwami, a tego chcemy uniknąć i chcemy w jak najmniej kolizyjny sposób, w sposób taki prospołeczny zbudować, przekonsultować, porozmawiać i wypracować wariant hybrydowy, który z jednej strony będzie jak najbliżej miasta Płocka, a z drugiej strony nie będzie niszczył terenów Mhm. Rozumiem, że ta sama zasada dotyczy CPK. Czy o tym też rozmawialiście? Tak, CPK to jest drugi temat taki bardzo newralgiczny, czy nawet jeszcze no, bardziej kontrowersyjny. To myślę, że każdy sobie z tego zdaje sprawę, bo oczywiście ważne jest dla nas to, aby no, walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, ale CPK no, doprowadzało, do, te warianty, jakie były wcześniej przedstawiane, tak naprawdę ta kolej CPK doprowadzała do takiej no, prawdziwej rewolucji w powiecie płockim, bo przecinał Powiat w wielu miejscach niszczyło, niszczyła kilkaset domów, każdy, każdy z wariantów i to spotykało się z dużym niezadowoleniem naszych mieszkańców, dlatego o tym też rozmawialiśmy, bo oczywiście został przedstawiony wariant inwestorski kolei CPK. Z jednej strony cieszy nas to, że wiele wniosków, wiele sygnałów, wiele raportów nawet, które opracowaliśmy w ramach samorządu powiatu płockiego po konsultacjach z mieszkańcami zostało przez CPK uwzględnione i to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że wiele tych naszych sygnałów Zostało podjętych przez stronę CPK, został wypracowany taki wariant hybrydowy, który w wielu miejscach um, omija pewnego rodzaju kolizję, który w jak najmniejszym stopniu ingeruje w obecne zagospodarowanie, ale jednak pomimo tego nadal ingeruje, i są mhm. takie sytuacje, są indywidualne dramaty tak naprawdę bardzo trudne m, kwestie, o których chcieliśmy porozmawiać i chcielibyśmy zawnioskować o to ponownie, aby jeszcze przed decyzją środowiskową, bo tak jakby kolej CPK też jest przed decyzją środowiskową. Przedstawiciele CPK przeprowadzili jeszcze jedną rundę konsultacji tak naprawdę na terenie z każdej z gmin, bo i gminy mają tą wiedzę, gdzie są kolizje, jak wygląda to terenowo, gdzie można pewnych rzeczy uniknąć, jak y, wspólnie zbudować infrastrukturę, która będzie spójna z tymi drogami, jakie już są na terenie y, danego samorządu, ale też y, mieszkańcy mają wiele indywidualnych kwestii, które chcieliby omówić, dlatego będziemy apelować o to, aby jeszcze przed kolejnym etapem prowadzenia tej inwestycji y, do do takich dużych konsultacji społecznych, a też informacje mamy takie z cepek że ta perspektywa budowy kolei, która no, jest z jednej strony potrzebna, no bo wiemy, że jesteśmy na takich peryferiach komunikacyjnych, no Czasowo przedstawiciele CPK nie byli nam w stanie określić, kiedy, w, kiedy, kiedy będą kolejne głowie? kroki. Mm -hmm. tak? Jeżeli chodzi o budowę e, tej kolei, to też pokazuje, że jeszcze jest przestrzeń do rozmowy i do tego, aby dobrze przygotować całą dokumentację. Mm -hmm. Ale tutaj też podkreślmy dla tych, którzy sobie nie zdają z tego sprawy, że nawet jeżeli ten czas okres wykonania CPK jest dość długi, bo to na pewno będzie po 2035 roku. E, to sama decyzja, sama informacja, że przez ten teren będzie przebiegał cepek, będzie linia kolejowa, już wpływa teraz na życie mieszkańców, na ich plany, na rozwój. Bardzo, bardzo wpływa, bo nawet miałem okazję rozmawiać niedawno z mieszkańcem, który do tej pory nie był ujęty w żadnym z wariantów, a teraz po stworzeniu hybrydy okazuje się, że ten, ta propozycja nowej kolei przechodzi przez jego dom. On do tej pory nie nie mógł uczestniczyć w konsultacjach, bo uważał, że tego nie dotyczy, a teraz okazuje się, że jest kolizja z jego domem i nie wie, co dalej zrobić. Drugi przykład jest taki, że ktoś już wybudował dom w stanie surowym i teraz się okazuje, że kolej będzie przez ten dom przychodziła i nie wie, czy ma kończyć ten dom, czy ma dalej inwestować. Wziął, zaciągnął różnego rodzaju zobowiązania, wziął kredyt i tak naprawdę jest w kropce, bo, bo nie wie, jaki ruch zrobić. Do tego gminy tak naprawdę na tym etapie mają prawo wydawać Decyzję o warunkach zabudowy, a starostwo powiatowe ma prawo wydawać decyzję o na budowę. Czyli mieszkańcy mogą budować się dzisiaj na linii tego wariantu inwestorskiego, jaki został ogłoszony. To pokazuje, jak jest dużo takich wątpliwości, niejasności, indywidualnych problemów i tak naprawdę wielu takich dramatów i znaków zapytania. I to też w dużym stopniu tak naprawdę definiuje działania mieszkańców, bo oni no, są w dużej rozterce czy inwestować w przedsiębiorstwo, rozbudowywać, czy budować nowy dom, czy, czy czekać, a jak czekać to do kiedy, co, co robić dalej. No tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, mocno to już wpływa na życie wielu ludzi i naprawdę na pewno nie jest to jakimś pozytywnym pozytywnym elementem całego tego procesu, dlatego warto by było, aby też te działania ze strony CEP-u były klarowne, jednoznaczne, bardzo przejrzyste. Jeżeli ta kolej ma przechodzić w tym miejscu, no to jak ta procedura będzie wyglądała, jak będą wyglądały kwestie odszkodowań, w jakim okresie czasowym się to domknie. Tego, takiej, takiej wiedzy potrzebują mieszkańcy, dlatego będziemy cały czas wnioskować o to, aby konsultacje przeprowadzić jeszcze raz w Powiecie płockim. To ostatni już temat. Pozytywny w sumie, bo w najbliższą niedzielę odbędą się dorzynki powiatowe w Łącku. Trochę mało pozytywną informacją jest prognoza pogody, która nam tutaj zapowiada jakieś szaleństwo. Czy będziecie w ogóle myśleć o tym, żeby tę imprezę odwołać, przełożyć? Czy Odbędzie się zgodnie z planem. Pozytywna jest to informacja, jeżeli chodzi o święto plonów, bo jest to najważniejsza dla nas impreza. Dożynki, podsumowanie tak naprawdę całego sezonu. Podziękowanie rolnikom za ciężką pracę. A wiemy, że to był ciężki rok dla rolnictwa. Dla mnie osobiście jest to okazja też do podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy budują nasz powiat płocki, bo to oni pracują swoją ciężką pracą nad pomyślność naszej ziemi płockiej. I właśnie dożynki są najlepszą okazją do tego. To też, też oczywiście taki aspekt prezentacji lokalnych produktów, gdzie są koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, druchowie strażacy. I te dożynki już w najbliższą niedzielę zaczynamy o godzinie 12, mszą świętą w kościele w Łącku. Cały czas obserwujemy prognozy pogody śledzimy jak to będzie wyglądało na chwilę obecną bardzo serdecznie wszystkich zapraszam bo oczywiście będziemy trzymali rękę na pulsie i jeżeli okaże się że te warunki mogą w pewien sposób zagrozić bezpieczeństwu naszych mieszkańców to decyzja będzie jednoznaczna i zdecydowana że odwołujemy tą imprezę natomiast na chwilę obecną wszystko prezentuje się w ten sposób że te warunki pogodowe powinny być no może nie mega sprzyjające, ale powinny być stabilne. Dlatego cały czas do końca będziemy to obserwować. Na chwilę obecną serdecznie zapraszam na... Najbliższą, w najbliższą niedzielę gmina Łąck, spotkanie, impreza, podsumowanie tego, co się zadziało w powiecie polskim, czyli dożynki powiatu płockiego. Godzina 12 zaczynamy. Sprawdzałam pogodę przed samym naszym nagraniem i deszcz ma być tylko od rana, przynajmniej na tę chwilę. Także trzymamy kciuki, żeby tak faktycznie się stało i zapraszamy wszystkich 15 września Dokładnie do pani redaktor, miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. W moim studiu gościu starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. Dziękuję bardzo.